lubię zawsze. Dobra zabawa i upał jak w lipcu na plaży w Maroko. Dziewczyna w bikini wyciera mi czoło. Ajajaj, ściany się kręcą, wszystkie problemy zostały daleko. Dziewczyna w bikini tańczy na stole, balujemy do rana, a ja cały płonę. Coś tam próbuję robić, coś tam próbuję działać, może dlatego, że jest, moja twarz jest gdzieś tam widoczna w różnych stacjach telewizyjnych, również w internecie. Teraz głównie przez projekt Czas na Disco. No ja się cieszę, że udało mi się właśnie zrealizować taki projekt na skalę ogólnopolską i jakby wyjść do ludzi właśnie z taką propozycją i ona się po prostu przyjęła. No i jestem bardzo z tego zadowolony, no bo to wiadomo, że to jest ciężka praca, poparta wieloma rzeczami po prostu, tak? To nie jest takie coś, że pstryknie się i już jesteśmy taką w cudzysłowie gwiazdą, o tak, nie? Tylko po prostu to jest poparte naprawdę ciężką pracą. Ciężko było się wybić? Myślę, że tak, no bo jest to też branża disco, dance, jest też branżą taką hermetyczną, no tam są pewne układy, o których nie można mówić publicznie, więc ja jestem człowiekiem znikąd, nie mam żadnych pleców, a jednak udało mi się trafić w poprzednim roku z trzema mocnymi produkcjami, z trzema singlami, Dziewczyna w bikini na koncercie w dyskotece i Nago Nago, które po prostu załapały i są grane w wielu miejscach, przez to też my gramy bardzo dużą ilość koncertów. Nasze teledyski są grane w różnych stacjach telewizyjnych i to jest na plus, ale to, tak jak powiedziałem na początku, to jest po prostu ciężka praca. Raz, że stworzenie konkretnego utworu, nagranie go w studiu, zrobienie produkcji, zrobienie teledysku, przekonanie do siebie różnych wydawców, telewizji i przede wszystkim no, nikt nie wie, jakie jest lekarstwo na sukces, tak? No, nikt nie wie, czy utwór będzie hitem, czy nie będzie, ale jeżeli piosenka w krótkim okresie czasu osiąga milionową oglądalność, to znaczy, że jest dobrze, więc no cieszę się, że po prostu, że tutaj to załapało. Ja wiem, że jeszcze nie osiągnąłem wszystkiego tego, czego bym chciał. Wiem, co muszę zrobić, co muszę poprawić i co muszę wypracować. Znam swoje założenia, no ale tak jak powiedziałem, potrzebuję jeszcze więcej czasu. To był dopiero pierwszy rok, a następny rok zapowiada się jeszcze lepiej, więc no będę szedł do przodu. Z tego, co udało nam się ustalić, to harmonogram koncertów masz zapchany na cały rok do przodu. No tak jest, no tylko się cieszyć. No, tak naprawdę to wszystko wybuchło po utworze na koncercie w dyskotece. No ta piosenka po prostu śmiga, jest szałpał i widzimy, co się dzieje na koncertach. Już do rana, dobra zabawa, nie przestawaj, dawaj, dawaj. Mamy taką sytuację, że dużo takich miejsc wypoczynkowych, tak zwane plaże klubowe, gdzie na koncerty disco przychodzi po kilkanaście tysięcy osób, zamawiają u nas tak zwane hymny swojej miejscowości, swojego klubu i wykorzystują nasz utwór, czyli po prostu piszę konkretny tekst pod dany klub i po prostu ta piosenka na koncercie w dyskotece będzie brzmiała w trochę innej formie w różnych częściach Polski, więc to jest to naprawdę ciekawe zjawisko, że po prostu ta piosenka będzie rozbrzmiewała również w słuchaczu, bo to będzie hymn właśnie słuchacza, plaży słuchacza. Właśnie miałem się Cię o to pytać, bo wiem, tak, że będziesz występował na słuchaczu, tak, który wkrótce rusza. Tak, będziemy występować. No nie było takiego miejsca tutaj w okolicach. Cieszę się, że powstało, zagrają naprawdę wielkie gwiazdy formatu disco i w tym ja, więc no naprawdę jest mi bardzo miło i cieszę też się, że moja piosenka będzie tam grana i uważana jako hymn po prostu tej miejscowości i jakby projektu plaża, o tak, słuchacz plaży. Więc zaglądajcie do słuchacza, przyjeżdżajcie na koncerty, na dyskoteki, bawcie się razem z nami przez całe wakacje. Ostatni teledysk został nakręcony między innymi w Zabytkowym Elbląskim Tramwaju. Tak, no tak jak powiedziałem już, ja jestem z Elbląga, będę nawiązywał w swoich klipach do mojego miasta,
do utworu Zakochać się, który będzie emitowany zimą. Zrobimy zdjęcia jeszcze ze elbląskiej starówki, to jest tak zwanego drona, czyli z helikoptera, więc to pokaże pięknie na naszą starówkę, którą ja lubię się chwalić, bo to jest bardzo klimatyczne miejsce. Lubię tutaj robić zdjęcia, lubię tutaj przebywać z rodziną, ze znajomymi i tak jak powiedziałem, to jest miejsce, które warto pokazywać. Utwór Nago Nago też powstał w Elblągu, też są pokazane pewne elementy Elbląga. Na zawsze weselne preludium, tak samo, czy dziewczyna w bikini na koncercie w dyskotece, chociaż te mniej pokazują na nasze miasto, ale są nakręcone w Elblągu, czy właśnie ten nowy Wypijmy za to. Tak się zaczyna ostra zabawa, dziś jest sobota, ta noc jest nasza, wypijmy razem, za chwilę szczęścia, za nasze życie, za miłość także, dopóki miłość jest w naszych sercach, będziemy śpiewać, będziemy tańczyć, niech gra muzyka, niech twa zabawa, bo w nas jest siła, na pierwszy spana. Więc no, mam zamiar dalej kontynuować tą drogę i po prostu robić to i no i po prostu lubię po prostu Elbląg i te plenery, które są, po prostu nie muszę daleko szukać i w tym kierunku będę szedł. Trzy numery to są jakby naszymi filarami, jeżeli chodzi o koncert i o wizerunek grupy. To jest właśnie na koncercie w dyskotece Nago Nago. Przyjdź do mnie nago, nago, na godzinę ósmą ja będę nagi, na gitarze grał, będziemy uczuć się ruchu, ruchu drogowego całą noc. Przyjdź do mnie nago, nago, na godzinę ósmą ja będę nagi, na gitarze grał, będziemy uczyć się ruchu, ruchu drogowego całą noc, całą noc. W koncercie w dyskotece Nago Nago i dziewczyna w bikini. Na tych trzech utworach jakby to jest wszystko oparte, te trzy utwory trafiły i ja w takim kierunku teraz idę, w kierunku tanecznym, w kierunku klubowym, bo wcześniej trochę poszukiwałem. Było Na zawsze weselne preludium, ale to też było pewne podsumowanie pewnej działalności mojej, którą cały czas prowadzę, bo bardzo dużo obsługiwaliśmy wesel i realizujemy jako firma dalej. I stąd powstał właśnie taki utwór Na zawsze weselne preludium. Powiem, że jestem twój, jesteś ma, jestem twój na zawsze. Ale to nie jest to utwór klubowy i nie jest to utwór taki typowo taneczny, czy pastorałka, tolpnicka pastorałka. My idziemy teraz w kierunku klubowym, tanecznym i wiem, że ludzie i fani ode mnie tego oczekują, więc trzy piosenki. Plan na przyszłość? Na pewno powstanie płyta. Jesienią już mamy zapowiedź, że zostanie wydana płyta długogrająca. W tej chwili mamy taką płytkę promocyjną, która zawiera 5 utworów autorskich oraz 5 remiksów, o tak. Więc 10 utworów na naszej płycie Czas na disco, którą rozdajemy po prostu na koncertach. Obserwujcie fanpage i faktyelbląg.pl. Tam dowiecie się o koncercie, kiedy odbędzie się w Suchaczu. Ajajaj, ściany się kręcą, wszystkie problemy zostały daleko. Dziewczyna w bikini tańczy na stole, balujemy do rana, a ja cały płonę, dotykam twojego ciała, to nie przesada, dotykam twoich nóg, to tylko zabawa, zabawa. Całuję twoją szyję, usta, podaruj mi trochę uczucia, ma.